Czy będziemy pracować krócej? Do Sejmu trafił projekt ustawy, która zakłada skrócenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin. Dla wielu Polaków krótszy tydzień pracy, ale za tę samą wypłatę, brzmi jak marzenie. Projekt zakłada skrócenie norm czasu pracy bez zmiany wysokości wynagrodzenia i innych warunków pracy. Wolne piątki nie zostałyby wprowadzone od razu, lecz stopniowo. Czy policzanie byliby zadowoleni? Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że każdemu się przyda dodatkowy dzień wolny, bo myślę, że teraz świat jest trochę taki mocno zabiegany i ludzie po prostu mają mało czasu mimo wszystko. I to chodzi o efektywność pracy. Jak nie będą mieli poczucia obowiązku, że trzeba wykonać daną pracę, to nic nie zmieni. Każdy ma swoje zadania do wykonania, więc moim zdaniem to chodzi o samodyscyplinę. Z tego, co słyszałem, w jakichś tam krajach już wprowadzono ten tryb i z tego, co mi wiadomo, to badania pokazują, że praca wykonywana jest taka sama, po prostu ludzie mają więcej czasu dla siebie, więc no dlaczego nie? W 2021 roku rządowy pilotażowy program wprowadziła Hiszpania, zaś w drugiej połowie 2022 Wielka Brytania. Zdaniem analityków mniejsza liczba przepracowanych godzin ma swoje plusy. Może zmniejszyć bezrobocie, zapobiegać wypalaniu zawodowemu, poprawić kondycję psychiczną pracowników i relacje w rodzinie. Jeśli za te same pieniądze jeden dzień krócej, to jak najbardziej. To myślę, że tak, że mogłoby to przejść. A co by nam to dało, żeby mieć jeden dzień dodatkowy jeszcze wolny? Czy wie pani, akurat powiem o sobie, ja mam nienormowany czas pracy, także czy tak, pewnie jakoś bym tam go zorganizowała sobie, tak? Ale no nie wiem, to zależy, mówię, od, podejrzewam, jaki zakład, tak i tak dalej. No pewnie ludzie by wykorzystali na po prostu dłuższy weekend, tak? Raczej mieć ten dzień wolny. Dlaczego? No, tak żeby ludzie też mogli odpoczywać sobie spokojnie. Niektóre firmy muszą funkcjonować 5 dni w tygodniu, a nawet przez całą dobę. Służba zdrowia, energetyka, bezpieczeństwo publiczne czy transport to dziedziny, które nie mogą pozwolić sobie na dodatkowy wolny dzień od pracy.